Tytuł kursu: zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł: rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji. Temat: rodzaje inwentaryzacji. Dzień dobry, nazywam się Karolina Nowacka. Od 10 lat jestem główną księgową w Zespole Szkół w Bukowie. Od 2 tygodni Zespół Szkół w Bukowie ma nowego dyrektora. Jest nim pan Antoni Puszczyk. Właśnie wybieram się do pana dyrektora, żeby powiedzieć mu, że przygotowałam projekt zarządzenia o przeprowadzaniu inwentaryzacji. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani Karolino. Czy ma pani dla mnie do podpisania jakieś dokumenty? Nie, nie mam żadnych dokumentów do podpisania, ale chcę panu przedstawić projekt zarządzenia, które będzie pan musiał wydać. Będę musiał wydać jakieś zarządzenie? Zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzeniu inwentaryzacji. Oczywiście w szkole musi być przecież co jakiś czas przeprowadzona inwentaryzacja. Proszę mi powiedzieć, jaki rodzaj inwentaryzacji możemy zastosować? Czy ustawa o rachunkowości definiuje rodzaje inwentaryzacji, jakie przeprowadza się w placówkach takich jak nasza? Ustawa o rachunkowości nie definiuje rodzajów i form inwentaryzacji, ale doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej wykształciły pewne formy przeprowadzania inwentaryzacji. Jakie to są formy? Jest to inwentaryzacja pełna okresowa, inwentaryzacja pełna ciągła, inwentaryzacja wyrywkowa okresowa lub ciągła. Inwentaryzacja pełna okresowa była stosowana w poprzedniej szkole, w której pracowałem. Pamiętam, że polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych danej jednostki oraz źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Tak, zgadza się, ale my będziemy stosować inwentaryzację pełną ciągłą i inwentaryzację wyrywkową. Na czym polega inwentaryzacja pełna ciągła? Inwentaryzacja pełna ciągła polega na sukcesywnym prowadzeniu w ciągu okresu inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach spisów z natury poszczególnych składników majątkowych w taki sposób, aby wszystkie składniki zostały objęte inwentaryzacją z wyznaczoną częstotliwością. A na czym polega inwentaryzacja wyrywkowa? Inwentaryzacja wyrywkowa może być okresowa lub ciągła. Inwentaryzacja wyrywkowa okresowa polega na ustalaniu rzeczywistego stanu wybranych składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia na oznaczony dzień. Natomiast inwentaryzacja wyrywkowa ciągła polega na ustalaniu rzeczywistego stanu wybranych składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia w określonym terminie. Czy inwentaryzacja wyrywkowa może być stosowana zawsze? Nie. Inwentaryzacja wyrywkowa może być stosowana w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, np. pożaru, powodzi, zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej składniki majątkowe, kontroli osób materialnie odpowiedzialnych pod względem rzetelności gospodarowania powierzonym im mieniem. Pani Karolino, myślę, że ma Pani bardzo duże doświadczenie i kompetencje. Zaakceptuję więc Pani propozycję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Panu za rozmowę. Wracam do swojej pracy. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.